Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o architekcie Stanisławie Zawacki. Stanisław Zawacki urodził się w 1743 roku w Warszawie. Studiował w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie, gdzie zetknął się z projektami Andrea Palladiego. Po powrocie do Polski poświęcił się pracy dla wojska, nawet dosłużył się stopnia generała majora wojsk inżynieryjnych. Niestety w 1783 roku, czyli w wieku 40 lat, został oskarżony przez swojego pomocnika i ucznia Hilarego Szpilowskiego o wadliwy projekt i nadużycia przy budowie koszar w Twierdzy w Kamieńcu Podolskim. Został zdymisjonowany, wyrzucony z wojska i poświęcił się budownictwu cywilnemu. W czasie insurrekcji kościuszkowskiej w 1794 roku opracowywał plan obrony Warszawy. Stanisław Zawadzki jest projektantem budowniczym szeregu pałaców, kościołów, budynków, które powstały w Warszawie i na terenie Polski właśnie pod koniec XVIII wieku. Między innymi zaprojektował pałac w Dobrzycy, pałac w Śmiełowie i właśnie pałac w Rubostroniu na terenie dzisiejszego województwa kujawsko Pomorskiego Jest również projektantem budowniczym Kościołów Świętej Tekli w Krzyżanowicach pod Pinczowem czy Pałacu dla Szczęsnego Potockiego w Tulczynie na Podolu. Jest także projektantem koszar artylerii konnej w Warszawie czy koszar w Kamieńcu Podolskim, o których wspominaliśmy. Pałac w Lubostroniu i dobra w Lubostroniu związane są właśnie z rodziną hrabiego Franciszka Skórzewskiego, generała wojsk koronnych, zwolennika Konfederacji Barskiej. To właśnie on nabył dobra łabiszyńskie w 1762 roku. Następnie ten majątek przeszedł na syna Fryderyka Skórzewskiego, który był miłośnikiem sztuki. I to właśnie on postanowił we wsi Piłatowo, dzisiaj Lubostroń, wznieść pałac, nazywając to miejsce. Lubostroniem. A na projektodawcę oraz wykonawcę tego zamierzenia wybrał wspomnianego naszego bohatera Stanisława Zawackiego. Fundator życzył sobie, aby jego pałac był podobny do słynnej willi Rotondo koło Wincenzy zaprojektowanej przez właśnie Andrea Palladiego. I dlatego wybrał naszego bohatera Stanisława Zawackiego, który studiował, uczył się właśnie we Włoszech. Do budowy pałacu nabyto bazy, kapitele i całe kolumny przeznaczone, co ciekawe, do budowy świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Pałac w Lubostroniu był budowany w latach 1795-1800, a tak naprawdę prace wykończeniowe wewnątrz trwały jeszcze kolejnych sześć lat. Lat. Pałac był kilkakrotnie remontowany na początku XX wieku, a następnie w latach 1959 i 1984. Pałac jest jednym z dwóch obok warszawskiej królikarni Szymona Bogumiła Zuga zachowanych obiektów inspirowanych Villa Rotonda pod wincenzą projektu Andrea Palladiego. Sala rotundowa pałacu w Lubostroniu jest zaliczana do najwspaniajszych w Polsce wnętrz klasycystycznych. W naszym materiale zdygitalizowaliśmy właśnie zdjęcie, wizerunek, jak współcześnie wygląda pałac Kurzewskich w Lubostroniu. Warto tutaj podkreślić, że sztukaterie w sali rotundowej wykonane zostały przez Michała Ceptowskiego z Poznania, a bezpośrednio pod kopułą pałacu w Lubostroniu znajduje się fryz przedstawiający antyczną procesję ofiarną oraz płaskorzeźby ilustrujące m.in. bitwę pod Koronowem, bitwę pod Płowcami, królową Jadwigę przyjmującą winą w Wrocławiu wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada von Jugingena oraz oglądających plany budowy kanału bydgoskiego. Więc e, znajdują się tam wizerunki związane z historią naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Podłoga pałacowa jest bogato intarsjowana z herbami orła i pogoni. Kapitele i bazy kolumny, tak jak wspomniałem, pochodzą z niewybudowanej świątyni opatrzności bożej. W bocznych salach umieszczone są malowidła ścienne Antoniego i Franciszka Smuglewiczów, a na uwagę zasługują zabytkowe piece oraz lustra, więc warto odwiedzić pałac w lubostroniu. Pałac w Lubostroniu był e, zabytkiem już od 1933 roku. Jego historia jest bardzo burzliwa, i od 2013 roku jest to instytucja kultury, która zarządzana jest przez województwo Kujawsko-Pomorskie. Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. W naszym cyklu Bohaterowie Historii pokazujemy postacie, które zapisały się w historii naszego regionu, i w ten sposób zachęcamy Państwa do jego odwiedzenia. Zachęcam do poznawania Kujaw i Pomorza. Dziękuję za uwagę.